W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku zostało internowanych około 5 tysięcy osób. Wyrwani ze snu, ze swoich domów, wywiezieni w niewiadomym kierunku. Powstał Komitet Napiwnej, zwany też Prymasowskim Komitetem Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom. Studio reportażu i dokumentu zaprasza na reportaż Urszuli Żółtowskiej pod tytułem Siostry proszą na zupę. Znowu nie wrócimy na czas jakiś do mieszkania. Przecież tak już chyba było, czy wciąż musi być tak samo? Za 3 dni zabiją ludzi. Wczoraj wzięli ci przyjaciół, puste okna naszych mieszkań, tajniak w bramie, Fiat przed bramą. Za 3 dni zabiją ludzi, tak po prostu przed kopalnią. Mundurowa kukła powie, że zginęli znowu ludzie. Przecież tak już chyba było, że wciąż musi być tak samo. O tym, że zabili. Jesteśmy przed klasztorem Napiwnej 9/11 w Warszawie na Starówce. Przed tablicą medalion poprzez przełamaną kratę są dwie podające się dłonie. I jest napisane, byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Jest to medalion, który upamiętnia działalność Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom. Od grudnia 1981 roku miał tutaj swoją siedzibę. Siostra Radosława. Przechodzimy teraz przez drzwi furty, ciężkie, metalowe, przy których w czasie działania komitetu stało dwóch panów z bramki tak zwanej. Kierujemy się na lewo do furty klasztoru sióstr franciszkanek Służebnic Krzyża. Na furcie była wówczas centrala telefoniczna. Kotara wisiała właśnie tutaj w tym miejscu, pod bukiem. 40 kilka lat temu. Byłam na Piwnej po pierwszych ślubach, które złożyłam w sierpniu 1980 roku. Siostra Benedykta. Zostałam na Piwnej w naszym klasztorze na posługę niewidomym. Ta Solidarność, tak już wiedzieliśmy, że coś się dzieje w Polsce. Tej euforii, tej radości, że jest Solidarność, ten oddech wolności. No czuło się w sobie, prawda, że to jest coś. Po pierwszej wizycie Jana Pawła II, spotkaniach z Janem Pawłem II na Placu Zamkowym. Ja pragnę wam dzisiaj przekazać tego ducha, ogarniając sercem z najgłębszą pokorą to wielkie bierzmowanie dziejów. No, mam to jeszcze, wszyscy mamy to w uszach, jak mówił, że niech stąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Więc te natchnione słowa jakoś tak, wydawało się, że one się zaczynają spełniać, że się coś dokonuje wielkiego. Jesteśmy tu, politycy, którzy nas wybrali, ludzi pracy całej Polski. Każdy z nas oddzielnie znaczy niewiele. Wszyscy znaczymy tyle, ile znaczy siła tych milionów ludzi, którzy tworzą Solidarność. Miła, póki my żyjemy, co nam obca przewodziła szaloną. Na przełomie września i października zwycięstwo Lecha Wałęsy w wyborach podczas drugiej tury zjazdu Solidarności. Rząd powołał wojskowe, terenowe grupy operacyjne. Napięcie w kraju osiągnęło punkt krytyczny w październiku i listopadzie. Tej milicji i tych tajniaków jest tak dużo i tak obstawili szkoły, to zrobią na pewno swoje. Ja przeżyłam wojnę, okupację, ale takiej rzeczy jeszcze nie przeżyłam. Na początku grudnia interwencja sił porządkowych zakończyła kilkudniową studencką okupację Wyższej Szkoły Pożarnictwa w Warszawie. I te tarcze, i te pałki takie, to przecież to są dzieci, przecież to są z pierwszego roku, to są jeszcze dzieci. W Gdańsku 11 i 12 grudnia kolejne posiedzenie Komisji Krajowej. Ostatniego dnia obrad przed północą napłynęły informacje o aresztowaniach planowanych przez władze. W Teatrze Dramatycznym w Warszawie rozpoczął się Kongres Kultury Polskiej.
obywatelki i obywatele. Ogłaszam, Rada Państwa w zgodzie z postanowieniami Konstytucji wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju. Wybuchły strajki okupacyjne w wielu zakładach. Oddziały ZOMO dokonały pacyfikacji kopalni Manifest Lipcowy 15 grudnia, a 16 grudnia kopalni Wujek. Zginęło kilkunastu górników. Since the military takeover began, there have been persistent reports of heavy troop movements throughout the country. Od chwili wprowadzenia stanu wojennego stale nadchodzą wiadomości o znacznych ruchach wojsk w różnych częściach Polski. Nas pozwozili z różnych miejsc. Cała Wilcza była zapchana ludźmi. Staliśmy gdzieś na schodach. Krystyna Lityńska. A potem jechałyśmy razem w Suce. Już było nad ranem, taka zaśnieżona Warszawa. Skoty jadące na Warszawę. ZOMO. Wróciłam z posiedzenia regionu Mazowsza. Anna Urbanowicz. Już prawie kładłam się spać. To było jeszcze przed 12:00. I nagle walenie do drzwi. Proszę otwierać, bo wyważymy drzwi. I drzazgi zaczęły lecieć z drzwi. Do mnie jednej kobiety weszło ich czterech. Wieziono nas z Warszawy w takim straszliwym mrozie do Gołdapi. W samych szlafrokach z różnych stron kraju. Ja widzę te tablice granica państwa. Mam w pamięci te wszystkie rewizje. Ja też pisałam pamiętnik, ale głupio schowałam i mi zabrali. Wczoraj wzięli cię przyjaciół po 100 okna naszych mieszkań, tajnia w bramie Fiat przed bramą. Za 3 dni zabiją ludzi tak po prostu przed kopalnią. Mundurowa kukła powie, że zginęli znowu ludzie. Przecież tak już chyba było, że wciąż musi być tak samo. O tym, że zabili ludzi, znowu będą mówić grudzień. Przez te 42 lata, no czasem coś wspominałem sobie, bo nie ukrywam, że to był, tak, to głupio zabrzmi, ale to był bardzo cudowny okres w moim życiu. Marcin Rudziński. Bo to tak się złożyło, że ja byłem świeżo właściwie po skończeniu szkoły teatralnej. 2 lata grałem w Kwadracie i nagle trafiłem w najcudowniejsze środowisko ludzi wspaniałych, którzy zostali we mnie do końca życia. I jak nastał nam wówczas ten stan wojenny, zaczynałem serial Król Maciuś nagrywać w Polskim Radiu. Ale się okazało, że otoczony jest czołgami i wozami pancernymi. Pojechałem do mojej profesorki, bo wtedy już od paru lat uczyłem się śpiewu, do pani Kasi Zachwatowicz. A ona mówi, ach, jesteś samochodem, to chodź, jedziemy do Andrzejów, czyli do Andrzeja Wajdy i do jej siostry Krysi Zachwatowicz. I pamiętam, że co chwila ktoś przychodził, wszyscy ci, co ocaleli i nie zostali internowani. I tak u nich zebrało się mnóstwo osób. Chyba była też Maja Komorowska. Chyba tam zapadła decyzja, że coś trzeba robić. I następnego dnia w poniedziałek, mam to przed oczyma, że byliśmy już na Piwnej. Już był, nie wiem, Maciek Karpiński, a bardzo ważną rolę odegrał. I chyba był już Staś Czartoryski, też to wspaniała postać. I wtedy były jakieś pierwsze rozmowy. W każdym razie już weszliśmy na pewno do kościoła świętego Marcina. Ja nie wiem, skąd się ludzie dowiedzieli. Do zebranych przyszedł ksiądz Bronisław Piasecki, ówczesny kapelan księdza prymasa, i powiedział: jesteście prymasowskim komitetem pomocy pozbawionym wolności i ich rodzinom. Ksiądz prymas ofiarował nam to, co najważniejsze, swój autorytet. Oni się sami zawiązywali. Kardynał Józef Glemp. No ale chcieli zatwierdzenia i ja przeanalizowując i po rozmowie z biskupem Ziołkiem, mówię, tak to trzeba konieczne. No i posłałem księdza Piaseckiego, że powiedział, że tak, akceptuje i podpisze odpowiednie pismo powołujące ich formalnie. Oni tam ten długi tytuł taki ułożyli,
Ale to zaczęło funkcjonować i to dzięki siostrom, służebnicom krzyża, od niewidomych na Piwnej. To one tam potworzyły te magazyny. Potem się częściowo przenieśli do kościoła tu na Żytnią, gdzie był ksiądz Czarnowski. Ja to pamiętam najbardziej Maję Komorowską, bo ona była bardzo odważna. I to właśnie kobiety, aktorki, szły do tych wszystkich odważnie i tam się przedzierały przez te kordony i dostarczały tym ludziom w różnych miejscach. No tak było. Nie, oczywiście, tak było. A myśmy tam siedzieli i robili te paczki. Na pewno dosyć szybko zjawiła się tam na przykład Roma Parandowska, pojawiła się Danusia Szaflarska, Hania Fedorowicz z Jackiem i Hania Objęła, bo ja na początku ja jakby zarządzałem tą paczkarnią, ale potem Hania przejęła dowodzenie i świetnie to robiła do samego końca. I pamiętam, że tam się przewinęło mnóstwo różnych osób, takiej młodzieży w moim wieku, 20 lat, 20 parę, bardzo fajnych, niektórzy nawet przez te 2 lata byli cały czas. A ja to się śmiałem, potem opowiadałem moim synom, czasem znajomym, mówię, że wiecie, że wasz tata to 2 lata spędził w klasztorze i to w Żeńskim. Bo rzeczywiście te 2 lata spędziłem w tym klasztorze sióstr franciszkanek. Codziennie rano się zjawiałem. Lekarze, prawnicy, tak, lekarze, aktorzy. Tak. Wszyscy tu mieli swoje określone miejsce i możliwość działania. Do dym z papierosu to już była codzienność. Tak. I palili jak smoki, ale cały ten korytarz, który był dla nich przeznaczony, całe tam zaplecze biblioteczne, które zostało temu komitetowi przeznaczone, no to wiadomo, że to jest ich teren, gdzie muszą się czuć swobodnie. Wyjście na dwór było bliskie, na podwórko, ale mimo wszystko wiadomo, że to pozostawało w murach i się tam gdzieś unosiło. Ale to w tym wszystkim nikomu nie przeszkadzało, naprawdę nikt nie zważał na to, raczej pokazywało, że tu się coś dzieje. Pani Hanna Fedorowicz w książce niedawno wydanej pod tytułem Szkic, która przybliża ten czas, Komitet na Piwnej, działalność komitetu, ludzi, którzy w nim działali, mówi, że to miejsce nazywali San Marteu. Tak, u świętego Marcina, tylko San Marteu. No tak, no to pięknie. To znaczy właśnie, to na pewno tam wiele takich różnych mieli pomysłów co do konspiracyjnego takiego zabezpieczenia się. I to, że wzajemnie siebie widzieliśmy, zawsze byliśmy sobie wzajemnie potrzebni, nawet w tym klasztorze, prawda? A strach? Potrzebny. No strach. Strach był i on gdzieś tam sobie miał swoje miejsce, ale ta cała rzeczywistość życia, ona przewyższała to, że no mówię, no, dla nas ludzi wiary to tylko zaufanie, że nic nam się nie stanie, a jeżeli nawet, no to wiemy, że są ludzie, którzy nam pomogą i będą nas wspierać, nie zostawią. Więc to na pewno to było też jedno i drugie, ale na pewno to dobro i pomoc. I tak samo tam w kościele, jak ludzie się chronili się w kościele. Potem myśmy wypuszczali przez zakrystię do ogrodu, żeby mogli wyjść innym wyjściem, że nie tutaj w ten kocioł taki, który już ci zomowcy tworzyli, żeby no, ochronić ich przed pobiciem, czy jakimś zabraniem no, gdzieś tam do jakichś przesłuchań, czy no, przed krzywdą, którą mogli doświadczyć. Więc to pamiętam też, że ludzie się chronili do kościoła. W pierwszych dniach z Mają Komorowską i z Danielem Olbryskim, ojcem jednego z internowanych, i ja, ponieważ byłem posiadaczem samochodu bardzo szczególnego, Fiat 126P, ale na rejestracji lubelskiej, bo to był jeszcze zarejestrowany na moich rodziców. I ten samochód okazał się dla komitetu zbawienny, bo ktoś przekazał informację, że ty masz rejestrację spoza Warszawy, to jedź na stację i ty możesz zatankować. No bo oczywiście paliwa, nie było sprzedaży paliwa. Nic więcej, tylko powiedz spoza Warszawy. Ja pojechałem i rzeczywiście wlano mi do pełna. I potem ten samochód służył cały czas jako cysterna dla komitetu. Bo ja jeździłem, tankowałem. Tak, bo ściągaliśmy to paliwo i wszyscy korzystali.
Bo największy był problem z benzyną. Potem już zaczęło się to jeżdżenie po prawie wszystkich tych ośrodkach internowanych, a były rozrzucone po całym kraju i był problem z paliwem, bo przecież długo był w ogóle zakaz tankowania, a potem były chyba kartki, a trasy były długie, więc w którymś momencie dostaliśmy wiadomość, że możemy mieć paliwo od księdza w Izabelinie. I ja tym swoim maluchem, pamiętam, wyjmowałem siedzenia tylne i przednie pasażera, jechałem do Izabelina i przywoziłem pod dach wyładowany samochód kanistrami z paliwem. Było ryzyko, bo gdyby mnie jakiś policjant zatrzymał, no to Milicjant, przepraszam. No to też z miejsca trudna sprawa do wytłumaczenia i konsekwencje wiadome. No ale trzeba było to robić. Już mieliśmy listę, ale chyba paczki już były imiennie adresowane. W każdym razie musieliśmy te paczki też przygotować. Pamiętam, że myśmy całą noc siedzieli, te paczki robili i być może, że prosto stamtąd z piwnej pojechaliśmy do tej Białołęki. Tam była taka poczekalnia, nie wiem, czy jeszcze jest taka osobny budynek. Był tłum matek narzeczonych, które były przerażone, płaczące, błagały o to, żeby można się widzieć albo coś przekazać tym swoim bliskim. Ten cały dzień był bardzo przygnębiający, bo było zimno, ciemno i taki gdzieś pod spodem jednak strach. Tak było. No. Mój samochód pod dach załadowany paczkami i tego pana, to był Żuk chyba, też załadowany paczkami dla tych internowanych. Właśnie nie pamiętam, czy to Maja, ale ktoś musiał załatwiać to, no to wszystko oficjalnie. Mróz był wtedy naprawdę minus chyba 15. Zrobiło się już ciemno, za którymś razem Maja też poszła i ona, i ten naczelnik już nie wytrzymał jej, tego jej proszenia i błagania. Mówi, a dobra, ja już nie wiem, co robić, ale wjeżdżajcie. To było dzieło pomocy, naprawdę to było wielkie dzieło. Osób ofiarnych, które podjęły się do wszystkich dotrzeć. To była ta troska, żeby do wszystkich dotrzeć. Też w komitecie dostaliśmy listę w ogóle na Białołęce, kto jest internowany. To był, chcieliśmy ją przekazać na zachód. A ja się tego podjąłem, bo miałem jakieś takie kontakty w ambasadzie belgijskiej. No i to było jak w powieści Johna le Carré. Na jakimś takim wąziuteńkim, bardzo takiej bibułce była lista zrobiona. Włożyliśmy do pudełka zapałek, podwójne dno. No i ja się umawiałem pod jakimiś hasłami, gdzie się spotkamy. No ale takie były dni. No. Pani Hanna Fedorowicz tak wspomina. Maja to osobny rozdział w życiu świętego Marcina i moim. To nadzwyczajna osoba. W tym jeszcze groźnym, niepewnym czasie jako pierwsza jeździła do internowanych w dalekie trasy. Pani Hanna Fedorowicz zrobiła taki szkic Maji Komorowskiej. Maja Komorowska, która przysiadła na chwilę i zaraz gdzieś popędzi. Taki jest podpis pod tym szkicem. W pamięć wbiły mi się powroty Maji z jej wypraw do obozów. Wchodziła w korytarz, ciągnąc za sobą ogon zainteresowanych. To były głównie rodziny internowanych. Odpowiadała na ich pytania, zdawała sprawozdanie z podróży. Chciała się przywitać ze wszystkimi, więc każdego mogła tylko lekko dotknąć w ramię. Mówiliśmy, że Maja namaszcza. W tych pierwszych tygodniach to Maja była jakby centrum całej tej działalności. Wokół niej się to kręciło. I ona też chciała tym ludziom pomóc, no bo ona ma takie serce, że ona pomoże każdemu. Starała się być wszędzie. Maja nieprawdopodobną pracę wykonała w tym komitecie. Zresztą całe życie, tak. Nie pamiętam, w którym momencie obok Maji pojawił się Marek. Też Marek Komorowski, ale nie krewny. Był zimno blady, opanowany, czasem ironiczny. Jego śliczna żona Ewa była internowana, więc przychodził do Marcina już dawniej, a potem stał się asystentem Mai. Mój mąż siedział już prawie miesiąc w areszcie
śledczym na Białołęce za organizację strajku w Instytucie Badań Jądrowych, no, tuż po ogłoszeniu stanu wojennego. Halina Wiśniewska. Więc odbywały się sprawy sądowe kolejne. No i od kogoś się dowiedziałam, ale nie wiem od kogo, no pewnie no, to była taka jakaś szeptana informacja, że jest taki komitet przy Kościele Świętego Marcina na Piwnej, gdzie wiedziałam, że ta pomoc jest organizowana, dlatego że rozumiałam, że to jest przez takich ludzi jak my, którzy nie zgadzają się z tym systemem, którzy w ten sposób pomagają, próbują walczyć, podtrzymywać na duchu. Czasy były bardzo trudne, wiele osób już siedziało i spotkałam się tam z wielką życzliwością. Otwieramy drzwi korytarza, dzisiaj jest cisza na nim, ale można sobie wyobrazić, jaki był gwar, jak przez te 3 dni w tygodniu ponad 50 osób tutaj przy w różnych punktach tego korytarza spotykało się i ustalali, przygotowywali paczki. I właśnie dochodzimy do końca korytarza. Na prawo kierujemy się do pokoju, obecnie takiego pokoju rekolekcyjnego. Ten pokój też był takim miejscem magazynowym wówczas, ja pamiętam. Stały kartony i oczywiście były przygotowywane paczki do więzień. To się nazywa klatka niedźwiadka. I w miejscu ławek były wielkie, do samego sufitu, a jesteśmy w pomieszczeniach wysokich na 5 metrów mniej więcej. Tutaj stały regały z lekami. Na takich prowizorycznie zbitych półkach było mnóstwo leków. Światło było niezbyt mocne i przy tym okrągłym stole siedziała pierwsza grupa prawników, natomiast za drzwiami po lewej stronie był drugi punkt konsultacyjny. Czasem czy lekarski, czy prawniczy, to już wtedy ci państwo porozumiewali się, kto no, ma jakieś takie sprawy niecierpiące zwłoki. Naprzeciwko centrali telefonicznej wchodzimy na korytarz biblioteczny. Przy tych drzwiach stało znowu 2 panów, którzy pilnowali wejścia. A ksiądz Choinka, anielskiej dobroci człowiek, ale strasznie go irytowaliśmy. Nie mógł tego wytrzymać, że ciągle się pojawiają jakieś paczki, które zajmują tyle miejsca i nie ma spokoju. On właściwie miał rację, bo śpiesząc się i robiąc ten cały bałagan, powinniśmy się jednak trochę mitygować. Tym bardziej, że chodziło o niewidomych, którzy byli przyzwyczajeni do swojej przestrzeni bez niespodziewanych przeszkód. No tak. To podobne jest do księdza Stanisława, że roszczył się, żeby jednak tutaj było bezpieczeństwo również dla domowników. Niewidomi nasi mieszkańcy mieszkali na wydzielonym piętrze i to piętro też, ten komitet tam już nie tylko na parterze, ale wchodził coraz wyżej, żeby móc się jakoś tak przestrzennie, dobrze, organizacyjnie, prawda, jakoś służyć. Więc tutaj to piętro już, tam ksiądz też mieszkał i księża mieszkali na tym piętrze, więc już ksiądz Choinka mógł być zaniepokojony, że to jak pójdzie dalej, to już będziemy w tunelach takich się poruszać. Krypta to już wyjątkowa rzecz, że tam można było coś jeszcze składować, bo no są podziemia kościoła i tam są złożone też szczątki doczesne tak, tych wszystkich, którzy zginęli w obrębie kościoła czy ogrodu, więc no to już tak jakby naprawdę dopuszczenie do miejsca, to już taki gest wielkiego zaufania, że i takiej potrzeby. Oczywiście, że i w Laskach w czasie wojny w kaplicy była sala operacyjna i to chwila wymaga tego, żeby wszystko oddać, co możliwe jest do oddania, żeby posłużyło. I tak po skryptem, tak. Natomiast trudna była rola też furtianek, tak jak teraz to widzę, że zawsze były jakoś tam we dwie czy jakoś, bo wiadomo, że no na furtę wtedy był jeszcze klasztor otwarty, oczywiście nie było tam żadnych domofonów ani innych tam urządzeń, które pozwalały zorientować się, kto jest przed bramą, wejściem. Był na oścież otwarty. Ta możliwość wejścia i osób niepożądanych była bardzo łatwa. Tutaj rozeznanie tych furtianek, czasem się nawet wzywało kogoś na pomoc, żeby ktoś pomógł rozeznać, czy porozmawiał, czy doszedł do tego, czy to jest ta osoba, która naprawdę potrzebuje pomocy, czy też szuka innego jakiegoś motywu, żeby coś tam się dowiedzieć więcej. Bo byśmy bardzo pod obserwacją, no jednak jakkolwiek. Oczywiście, no my jako siostry, no dla nas modlitwa i wiara i to, że zaufanie do Pana Boga, no to była podstawa i wiedzieliśmy, że tu no Pan Bóg szczerze i przez modlitwę, wiarę wspieramy to, co się dzieje i dzieje się wiele dobra. Pan Bóg temu błogosławi, więc tak
z naszej strony ta troska też duchowa była dla nas też i dla nas umocnienie, i dla tych, którzy tam podejmowali te działania. Ja tam funkcjonowałem jako bramkarz. Antoni Rodowicz. Czyli odpowiedzialny za przejmowanie interesantów i przekazywanie ich dalej do działów, które mogłyby pomóc. Ponieważ żony aresztowanych były wyrzucone z pracy, dzieci internowanych miały kłopoty w szkole. Niektóre miały trafić do domów dziecka. Nieprawdopodobna szykana zorganizowana na wszystkich, którzy działali w opozycji. Jedynymi miejscami, gdzie ludzie mogli uzyskać jakąkolwiek pomoc, to były właśnie komitety organizowane tak jak komitet na Pizli. Przecież wszystkie organizacje społeczne były zawieszone i w pamięci układam taki jeden obraz. Tym obrazem są twarze kobiet, które przychodziły po pomoc. Ludzie, którzy po raz pierwszy musieli kogoś prosić o pomoc. Mój wuj Dębowski poprosił mojego tatę, który był świetnym organizatorem, żeby poprowadził to wszystko. Głównie chodziło o bezpieczeństwo, żeby to wszystko funkcjonowało. Cudowny pan Rodowicz, senior. Był specjalistą właśnie od organizacji pracy i zarządzania. Jan Rodowicz. Pisał wiele podręczników na ten temat, stworzył Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, które miało swoje oddziały w każdym województwie. Wyjątkowa rzetelność, uczciwość, zaufanie, jakim go darzył ksiądz wuj Bronisław Dębowski, poprosił o pomoc w organizowaniu tej działalności, która była cały czas narażona na działania służby bezpieczeństwa, prowokacji różnego rodzaju, próby zastraszania. Tata w książce to dosyć dokładnie opisuje. Wymagał, żeby nie było tam żadnej bibuły, żadnych informacji przekazywanych. To jest książka pana Władysława Rodowicza pod tytułem Komitet na Piwnej. Jest z tyłu książki spis wszystkich osób zaangażowanych w komitet. Widzę takie role, na przykład pan Goliński, Jerzy Ogrodnik, bramka, pani Grabowska, Orniarz Ligia, lekarka, sekcja lekarska, czy łącznik terenowy, Gronkiewicz, Monika, Gronowska, Irena, na przykład paczkarnia i magazynier trzeci. To są niesamowita struktura, siatka taka, powiedzmy, która została ułożona i właśnie bardzo dużo jest łączników terenowych, czyli wiemy, że przy inwigilacji, przy podsłuchach na telefonach łącznicy terenowi mieli po prostu swoją posługę kuriera, teraz żeśmy nazwali. Wydarzeniem, o którym się dowiedziałam dopiero po wielu, wielu latach, widziałam, że jedna z pań z komitetu wychodzi zawsze z naszą panią Tereską Florczak, niewidoma pani, bardzo takiej kruchej konstrukcji, że one wychodzą często na spacer. Okazało się potem, dopiero jak pani otrzymała odznaczenie za działalność w komitecie prymasowskim, myślę, że to siostra Rafaela wymyśliła, że przez to, że pani jest kruchej postawy, że właśnie, że jest osobą niewidomą, to ja się dowiedziałam wtedy od pani Tereski, że właśnie u niej w Wersalce były przygotowane bibuły. I tutaj tak mi świadczącym o wielkiej życzliwości dla nas pomysłem było to, że siostry w ich przerwie obiadowej karmiły nas zupą. Myśmy tam spędzali całe dni, naprawdę. No, spotykaliśmy się właśnie z tymi przełożonymi i spotykaliśmy się z niektórymi siostrami, ponieważ one nas karmiły. Było zawołanie, że siostry proszą na zupę. O. A czasem pracowaliśmy dłużej, to i kolacja też. No. Nie, naprawdę było to coś taki klimat nowego ducha. Siostra Rut też i siostra Rafaela. Od strony zgromadzenia siostry były najbardziej zaangażowane, ponieważ znały wiele osób po prostu z tego kręgu komitetu. Siostra Rut chyba z okazji albo Bożego Narodzenia, albo swoich imienin, nie pamiętam, dostała takiego ślicznego hipcia i on siedział na biurku siostry właśnie w bibliotece. Napis był zapluty karzeł reakcji. Też tak właśnie mówiłam, że to prezent od państwa z komitetu. Dobre wspomnienia pani Zofii Kuratowskiej, która też tutaj przychodziła wierną osobą, była na spotkaniach. Zawsze też jej uśmiech tak
jednocześnie, a też widać było powagę sytuacji na jej twarzy. Pani Kuratowska wspomina jeszcze jeden wyjazd. W dzień po porwaniu księdza Jerzego na wezwanie Seweryna Jaworskiego jedziemy z mecenasem Bendę i moim mężem do Torunia, gdzie w izbie chorych Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych znajdował się Waldemar Krostowski, rozbity po swoim słynnym skoku z pędzącego samochodu. Właśnie pan mecenas Bendę, to pamiętam, że on był zaangażowany w sprawę księdza Jerzego. Ja jego siostra, no to widziałyśmy to w nasz klasztor, jest tak blisko Placu Zamkowego. Co się działo na Placu Zamkowym? Te walki z oddziałami ZOMO, brutalność tych oddziałów. No właśnie, no oczy widziałeś, bo to te okna nasze też wychodzą na tą część Placu Zamkowego, więc to budziło grozy i taki ból. Trzymajcie na ręce! Sytuacja jest taka, że nie chcą nas wypuścić. Podobno zapadła decyzja już, że muszą nas spałować. Gdy tak siedzimy nad bimbrem, ojczyzna nam umiera, gniją w celach koledzy. Wolno się kręci powielacz. Drukujemy ulotki o tym, że jeszcze żyjemy. Grozi nam za to wyrok 10 lat więzienia. Z samego początku zająłem się zbieraniem danych. Wojciech Sawicki. Od razu się okazało, że jest pewien chaos informacyjny. Nie wiemy wiele, nie wiemy, kto został internowany. Spływają jakieś informacje od ludzi, którzy się pojawiają na Piwnej. Krążą jakieś listy, ale nikt nie wie, czy te listy są wiarygodne, czy niewiarygodne, bo ktoś był świadkiem czegoś, coś zapisał, coś przekazał, ale trudno było to potwierdzić. Trzeba było w tym wprowadzić jakiś porządek w zbieraniu danych, ich użytkowaniu wewnątrz komitetu i ewentualnym udostępnianiu. Ja jestem informatykiem z wykształcenia i matematykiem. To były moje studia i to był ówczesny mój zawód. Pierwszą rzeczą, którą trzeba było zrobić, to ustalić, co zapisujemy na tak zwanych fiszkach. Przyniosłem od siebie z pracy, z ośrodka informatyki, przyniosłem fiszki komputerowe. To jest coś, co w tej chwili już nie istnieje. Wtedy, lata 80. jak najbardziej, na tych fiszkach wprowadzało się program do komputera. Miała tę zaletę, że była sztywna. Wszystko było ręczne, pisane, jak powiem, albo długopisem, albo na maszynie do pisania. To żeśmy wymyślili. Mieliśmy taki 8-punktowy jakby układ, imię, nazwisko, imię ojca, które było bardzo ważne, jak się szybko okazało, bo na przykład paczki do więzień dla internowanych czy dla aresztowanych, jak trzeba było dostarczać, a dostarczał komitet ich bardzo dużo, to trzeba było pisać koniecznie imię ojca, co nie jest oczywiste dla kogoś, kto nie ma związków, nie wiem, z więźniami czy z więzieniami. Ten list już przyszedł do Gołdapi. Taki zwykły mojej mamy. Kochana Aniu, nie wiem, czy otrzymałaś listy od wycięte. Listy z domu ostatnie, znak zapytania, wycięte. Modlę się codziennie w twojej intencji. Pisałam do Krzysia, czyli do mojego syna, ale wycięte. Pisane 19 stycznia 82 roku. Mój syn szukał mnie 3 dni. Utrata pracy, którą miałam, bardzo dobrą, bardzo lubiłam. Do mego jedynego ukochanego syna przyjechano w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku. Walono w drzwi, żądano otwarcia. Drzwi wyłamano i zabrano syna w piżamie, na którą zdołano naciągnąć tylko dresy. Mimo starań niczego nie mogłam się dowiedzieć. Poinformowała mnie siostra zakonna, że Kościół Świętego Marcina w Warszawie posiada informacje o internowanych, a nasza znajoma biegnie do kompetentnej pani, która po kilku minutach sprawdzania list podaje nam dokładny adres syna i dokładny rozkład jazdy do ośrodka odosobnienia. Komitetowi Pomocy Osobom Uwięzionym i ich rodzinom za wszelki trud, pomoc i serce składa serdeczne
Bóg zapłać, matka. Widzimy kamień wmurowany. Jest data 3 maja 1983 rok. Kamień, który został użyty do włamania się do klasztoru z ogrodu. Były demonstracje msza święta w katedrze. Wojciech Sawicki. Była rocznica konstytucji. Mnóstwo milicji na Starym Mieście. No, myśmy byli w komitecie i my robiliśmy swoje fiszki w bibliotece klasztornej. My razem z Łukaszem Kądzielą. My nagle słyszymy rumor, łomot po cywilnemu. Rozwalają nam magazyn lekarstw i Łukasza i mnie wyciągnięto na zewnątrz przez te drzwi klasztorne do ogrodu. No i dość nas pobito w twarz. Dwóch panów trzyma cię za ręce z dwóch stron, a trzeci stoi przed tobą i cię po prostu pięściami. Jedyne, co przez głowę przechodzi, to żeby przestali. I zaprowadzono nas do ciężarówki, która stała na podwalu wśród szpaleru milicjantów. Zrobiło się kompletnie ciemno, czarno i przed kazuniem tam odchodzi w lewo droga na błonie i w tę drogę skręciliśmy w Puszczę Kampinoską. I tam na tej drodze po kolei nas wypuszczano z tej ciężarówki. To już był środek nocy. Najpierw Łukasza, potem mnie w odległości, w odstępach paru kilometrów. Najpierw Jacka Sierackiego, potem Łukasza, potem mnie i na końcu Włodka Żarneckiego, którego zostawiono na koniec. Najpierw był sam z nimi na tym odcinku paru kilometrów, które jeszcze z nim razem przejechano. Go bardzo ciężko pobito. Przez miesiąc leżał w szpitalu. Łukasz przeżył to, myślę, bardzo ciężko, bo odszedł z piwnej po tym napadzie. W 1983 roku stan wojenny kosztował życie do tego momentu co najmniej kilkudziesięciu osób. Andrzej Nowak, historyk, publicysta, wykładowca akademicki. Skazano 2580 osób za przestępstwa polityczne i 1462 osoby z dekretu o stanie wojennym. Najbardziej tragicznym niejako wstępem do pielgrzymki Jana Pawła II była śmierć 19-letniego maturzysty Grzegorza Przemyka, zakatowanego na śmierć przez milicjantów. A chodziło generalnie esbekom o to, ażeby zastraszyć bardzo aktywną działaczkę Prymasowskiego Komitetu Pomocy osobom pozbawionym wolności, wybitną poetkę reprezentującą właśnie Solidarność, Barbarę Sadowską, także zresztą pobitą ciężko kilka dni wcześniej, 3 maja 1983 roku. To miał być kolejny jakby pokaz siły i terroru i bezkarności władz stanu wojennego. Zobaczyłam Grzesia leżącego bokiem na kozetce, ochraniającego brzuch i kucnęłam przy nim. Zobaczyłam, że nie jest w tym momencie przytomny, nie odpowiada mi, nie poznaje mnie. W takich właśnie warunkach potrzebny był bardzo, potrzebny był jak haust świeżego powietrza, żeby przetrwać ten ponury bardzo czas. Potrzebny był Jan Paweł II i jego przyjazd na polską ziemię. Był 17 czerwiec. Maja Komorowska. Spotkanie ojców kapucynów. Tego spotkania nie można zapomnieć. Pamiętam, że była Ola Śląska, Klemens Szaniaski. Był też komitet prymasowski od świętego Marcina. Byliśmy tam wtedy. Jak Ojciec Święty wchodził, potem była ta modlitwa, cisza i wtedy Ojca Świętego miałam takie poczucie, że podawaliśmy sobie właśnie z rąk do rąk. Wszyscy chcieli dotknąć. Wiedziałam, że spotkanie, że gdzieś jest Basia i powiedziałam właśnie, że to jest Basia Sadowska, której zamordowano syna Przemyka i nie wiem, ile to było sekund, jak Ojciec Święty jakby natychmiast przygarnął ją i ta Basia drobna, tak ją widzę w tych ramionach Ojca Świętego, tak strasznie chciał, żebyśmy sobie dali radę ze swoim życiem. A mówił przecież w stanie wojennym, prawda? Ale myślę, że każdy ma swoje codzienne zmartwychwstanie. Jakby sprostać wszystkiemu, co się zdarzy, żeby gdzieś jakoś sięgać wyżej. Łzy? Tak. No jest to kawałek wzruszającej historii. To, co było piękne i co jest naprawdę wzruszające, to atmosfera tamtych dni, zaangażowanie wielu osób. Odczuwam ten czas też z wdzięcznością Panu Bogu, że dane mi było doświadczyć czegoś wyjątkowego. Znowu nie wrócimy na czas jakiś do mieszkania.
Przecież tak już chyba było, czy wciąż musi być tak samo? Za trzy dni zabiją ludzi. Wczoraj wzięli ci przyjaciół, puste okna naszych mieszkań, tajnie w bramie Fiat przed bramą. Za trzy dni zabiją ludzi, tak po prostu przed kopalnią. Mundurowa kukła powie, że zginęli znowu ludzie. Wysłuchali Państwo audycji dokumentalnej Urszuli Żółtowskiej pod tytułem Siostry proszą na zupę. W audycji wykorzystano materiały z archiwum Polskiego Radia i utwór Jana Krzysztofa Kelusa pod tytułem Legia Grudniowa. Znalazły się też fragmenty z raportu Władysława Rodowicza, Komitet Napiwnej, oraz książki Hanny i Jacka Fedorowiczów pod tytułem Szkic.